Pierwsze czytanie, które mówi o zmaganiu Filistynów i Izraelitów w tej walce o Ziemię Świętą. Jeden lud, który przyszedł mniej więcej w tym samym czasie, w XIII wieku, przyszedł od strony morza, z zachodu, to są Filistyni, najechali na Ziemię Świętą, a z drugiej strony, od strony lądu, przyszli z Egiptu Izraelici. I teraz pomiędzy tymi dwoma narodami dokonuje się walka na śmierć i życie. Walka o to, kto będzie panował w Ziemi Świętej, w Ziemi Obiecanej, w dzisiejszej Palestynie. I widzimy dzisiaj jedną z bitew, na ile to nas dotyka. To jest duchowa walka, którą my mamy do prowadzenia. Walka o naszą duszę, walka o tą Ziemię Obiecaną, gdzie Pan Bóg chce być razem z nami. I teraz tym Filistynami to jest demon. Najważniejszym, głównym jego przedstawicielem to był Goliat, człowiek potężny, symbol demona, z którym nikt sobie nie mógł poradzić. Ale to późniejsza historia. Tutaj jeszcze jest ta walka pomiędzy wojskiem Izraela i wojskiem Filistynów. Izraelici przegrywają tą pierwszą bitwę i stawiają sobie bardzo dobre pytanie, które my też przy naszych upadkach, porażkach, grzechach, trudnościach, które mamy, często sobie stawiamy i powinniśmy je sobie stawiać. Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Dlaczego wydarzy nam się to czy tamto? Dlaczego ten upadek? Dlaczego to wydarzenie mnie dotyka? Tyle jest historii, które są, dokonują się, za którymi stoi Pan Bóg, bo Pan Bóg stoi za całą historią naszego życia, życia tego świata. I dlaczego? Dlaczego Pan Bóg to dopuszcza? Dobre pytanie, ale nie wchodzą w poszukiwanie odpowiedzi. Od razu sobie robią fetysz, i to fetysz z Pana Boga. Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza z Shiloh. Może trzeba było sobie właśnie zadać to pytanie. Może jest nasz grzech, może jest potrzeba nawrócenia. Może jest moja wina w tym, że przegrywamy. Tak jak w naszym życiu, dlaczego mnie coś dotyka? Może jest to dobry moment, żeby wchodzić w nawrócenie, wchodzić w modlitwę, wchodzić w głębszą relację z Panem Bogiem, zmagać się z Panem Bogiem. W końcu tym jest modlitwa. Stawanie przed Panem Bogiem też z trudnymi pytaniami. Pan Bóg się ich nie boi, ale problem jest często po naszej stronie, jak dzisiaj po stronie tych Izraelitów, którzy zamiast czekać na odpowiedź, to od razu przychodzą do rzeczy praktycznych. Tak naprawdę bałwochwalstwa, chociaż przy pomocy rzeczy świętej, a może nawet najświętszy, jaką mieli wtedy, bo przy pomocy Arki Przymierza. Mają ją, Arka to jest przedmiot, który nosi Pana. To jest na tej Arce, jak wierzono, na płycie, na tym kaporecie, pomiędzy cherubinami znajdowała się tajemnicza obecność Pana Boga, Szekina Boga. I teraz oni myślą sobie jedno, to teraz to będzie taki talizman, to będzie taka magia trochę. Mamy Arkę, więc musimy zwyciężyć. Bóg jest pomiędzy nami. Nic nam się nie może stać. Czy Bóg tego chciał? Na pewno nie. Na pewno. Bo widzimy to po owocach, tak jak Jezus mówi, że po owocach poznacie. Nie dość, że przegrywają, to ta Arka dostaje się w ręce Filistynów. To, czym chcieli szantażować Pana Boga, że Panie Boże, Ty masz teraz biznes w tym, żeby Tobie się nic nie stało, że musi być nasza przegrana. Pan Bóg pokazał, nie, wcale mi o to nie chodzi. Chodzi mi o Wasze nawrócenie,
a nie tylko o samą bitwę wygraną, bo ta wygrana bitwa byłaby dla was tak naprawdę jeszcze gorsza. I teraz sprowadzają sobie ten przedmiot kultu wraz z dwoma kapłanami, Hofnim i Pinchasem, czyli synami Helego, które, jak słyszeliśmy wcześniej, są złymi ludźmi, złymi kapłanami, złymi Izraelitami. Są tymi, którzy grzeszą, którzy nadużywają tego kultu, którzy wchodzą w różne grzechy nieczyste i tak dalej. Ale w tym momencie, kiedy na pewno Izraelici mieli pretensje do nich i źle o nich myśleli, przecież byli dotykani grzechami tych kapłanów, ale kiedy im to służy, okej, przymykamy oko, niech przychodzą, niech przyniosą ten przedmiot kultu, dzięki nim zrobimy ostatecznie ten dobry biznes. Jak byli teraz fetowani też ci dwaj? Owszem, Arka Pana, radosne uniesienie, ale też fetowani przy okazji byli ci dwaj, bo byli pomocni, bo służyli w grze, którą Izraelici chcieli uczynić. I jak musieli się też czuć ci dwaj? Jest wszystko okej, wszystko jest dobrze. Ten lud, przecież mieli pretensje przy ofiarach, mieli pretensje, jak grzeszli z ich córkami, ale tutaj są fetowani, są wręcz na równi z Arką, niesieni na rękach, bo są służebni, bo w tym momencie są użyteczni. Ale ta cała gra, którą prowadzi człowiek bez Boga, bo nie pyta Pana Boga, tylko robi swoją grę z Panem Bogiem, ta gra się kończy źle. Wręcz ma przeciwne skutki do oczekiwanych, bo Izraelici myśleli, że wygrają. To przerazi Filistynów, zresztą to jest drugorzędne. Ważne, że Bóg jest z nami, że tych Filistynów pokonamy. Ale paradoksalnie to przyniesienie Arki i o tym, że Filistyni o tym usłyszeli, to ich zmobilizowało. Że wiedzą, że teraz, że Pan Bóg jest z nimi, ten Bóg, który jest wielki, który tyle rzeczy dobrych zrobił, to są ludzie, którzy nie wierzą w tego Pana Boga z jednej strony, a z drugiej strony widzą, co ten Pan Bóg zrobił dla Izraela. W jaki sposób wierzą? To jest jeszcze wiara starożytna, że każdy naród ma swojego Boga. To jest pytanie, który Bóg jest potężniejszy. Oni widzą, że ten Bóg naprawdę wiele dla nich uczynił, dlatego muszą się spiąć, muszą się teraz połączyć, muszą zawrzeć strzyki, żeby mogli z Izraelitami wygrać. I tak się też dzieje. I efekt jest taki, że wszyscy teraz ci Izraelici pokonani, potężnie pokonani, każdy na własną rękę ucieka do namiotu, zostawiają Arkę Pana, Hofni i Pinchas giną. Tak się kończy ta historia dzisiaj i tak się kończy historia moja często w różnych sytuacjach, w których ja jestem. Kiedy próbuję Pana Boga wprzęgnąć do czynienia moich planów, do pełnienia mojej woli, że Bóg jest jak gdyby urzeczowiony, jest tylko kimś, czymś wręcz, co ma służyć moim planom. I kiedy tak się nie dzieje, uciekam sam, chronię się do swojego własnego namiotu, jedynie ucieczka, jedynie samotność mi zostaje, zniechęcenie, powiedzenie, że to wszystko nie działa, że Boga nie ma, że Bóg mnie nie kocha, że religia nie funkcjonuje. Może jakaś radość z tego, że polegli przynajmniej Hofni i Pinchas, tych dwóch gagatków, którzy byli tak złymi ludźmi. Jakoś tam pocieszenie jest, że księża dostali ostatecznie też po tyłku. Ale co to wszystko daje? Może to być moje życie. Może to być moja sytuacja dzisiejsza, moich ucieczek, mojego bycia jedynie w moich czterech ścianach, zabarykadowania się może z moją prywatną Arką Przymierza, jakim jest telewizor, czy komputer, czy komórka, że to jest to, co niesie mi życie,
to, co mi zostało jedynie w mojej samotności. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest jak zawsze w Ewangelii, w dobrej nowinie, że jak Pan Bóg reaguje na to, bo jest podobna sytuacja, że też przychodzi ten trędowaty, który ma swój problem, jak Izraelici mieli swój problem, problem życiowy, problem życia i śmierci, przychodzi i znowu, tak jak Izraelici, traktuje tego Chrystusa instrumentalnie, bylebyś mnie uleczył. Ja nie chcę niczego więcej, mam swój problem, mam swoją chorobę, mam swoje umieranie, pomóż mi. Chrystus mu pomaga, ale daje mu słowo niewielkie. Co chcę za to uleczenie, co chcę za to moje pochylenie się nad tobą, żebyś był mi posłuszny. Nie mów nikomu, złóż ofiarę ze swoje oczyszczenie kapłanowi, może wcale nie lepszemu niż Hofni Pinchas. Idź, daj świadectwo. Nie. Ten trędowaty robi po swojemu. Ja wiem lepiej. Mówi niby o Chrystusie, ale tak naprawdę o sobie. Gdyby doznał tego zwycięstwa, którego mogliby doznać ci Izraelici, ale je sprzeniewierza, ale skutki są fatalne dla niego, też dla innych. Ale co to znaczy teraz dla mnie? Znaczy tyle, że Chrystus poddaje się tej historii. Miał inny plan Bóg w stosunku do tego świata, do mnie, do tego, co się dzieje, ma inny plan, ale my wiemy lepiej. My robimy to, co wydaje nam się słuszne, nawet w rzeczach dobrych, świętych, pobożnych. Ja wiem lepiej, co mam robić, jak iść do kościoła, nie iść do kościoła, jak się w tym w kościele zachowywać, jak żyć, jak zarabiać, jaką mieć pracę, podjąć ją, nie podjąć, zostawić wszystko, żyć po swojemu. Różne plany, które mamy na życie. Pan Bóg się temu podporządkowuje. Dzisiaj jakąś drogą wyjścia z tego jest to, że Chrystus jest na pustyni. Nie miał tam być. Chciał przyjść bezpośrednio, chciał być w mieście, chciał robić to, co robił do tej pory. Grzech ludzki, który był odpowiedzią na dobroć, na cud Pana Boga, na cud Chrystusa. Wygoniła go na pustyni. Gdzie jest dzisiaj Chrystus? Jest na pustyni. Ludzie szukają go, schodzą się do niego zewsząd. Ludzie. Ale czy ja? Czy ja jestem tym ludziem? Czy ja jestem tym człowiekiem, który będzie dzisiaj szukał Pana Boga? Który wyjdzie na pustynię? Który tam go poszuka? Bo może bardziej chciałbym siedzieć właśnie w tym moim pokoju, jak ten pobity Izraelita. A Chrystus mówi, wyjdź do mnie, jestem na pustyni, jestem może w kościele do adoracji, może dobrze było, gdybym poszedł w ciągu tygodnia na mszę świętą, poszukał go. Nie tylko wtedy, kiedy było kiepsko, może chodziłem. Coś było nie tak, była potrzeba. Owszem, wtedy znajdowałem drogę na mszę świętą. Teraz jest jak jest. Już nie potrzebuję jak trwoga do Boga, ale teraz może aż takiej trwogi nie ma. A może to jest ten moment właśnie, kiedy Chrystus chce mnie spotkać. Może nie potrzebuję tego, żeby znowu mieć trąd. Może nie potrzebuję tego, żeby ponieść samotną klęskę ci Izraelici. Ale potrzebuję spotkać Chrystusa. To jest to, co jest treścią też tego dzisiejszego przepowiadania Pana Boga. Spotkać Chrystusa, zadać sobie trudne pytanie, iść na samotność, porozmawiać z Nim, otworzyć Pismo Święte. Niesamowite słowo, kiedy czyta się tą Ewangelię, kiedy prezbiter czyta Ewangelię w kościele, na zakończenie mówi szeptem, niech słowa Ewangelii zgładzą moje grzechy. Taką moc ma to słowo. Kiedy go słucham, kiedy go czytam, kiedy go rozważam, ma moc zgładzić moje grzechy, wziąć mój trąd, oczyścić mnie. Może nie będę musiał o tym wszystkim trąbić,
Może tak, może mnie Chrystus i do tego powoła. Będą takie momenty, kiedy Chrystus mówi idź i głoś to wszystkim. Dzisiaj mówi nie. Nie mów. Zachowaj tajemnicę królewską dla siebie, ale chcę z Tobą wejść w głębszy kontakt, w głębszą relację. Chcę z Tobą być w intymności. Czy wyjdziesz ze swojej nory, czy wyjdę ze swojego schronienia, z miejsca ucieczki, czy pójdę z Chrystusem, do Chrystusa, na samotność, na pustynię.